Dzień dobry, dzisiaj przygotujemy kolejny eksperyment. Będziemy tego potrzebowali: pojemniczka, na przykład słoiczka, płynu do mycia naczyń, oleju spożywczego, wody. Możemy również użyć płynnego miodu. Ja akurat nie mam płynnego miodu, więc tego nie wykorzystam, ale Państwo jak najbardziej mogą go wykorzystać. Zaczynamy od tego, że wlewamy nasz płyn do mycia naczyń. Następnie wlewamy naszą wodę. Po czym wlewamy trochę oleju. Najlepiej robić to po ściance, jeżeli chcemy zobaczyć od razu efekty. Jak możemy zaobserwować? Stworzyły nam się tutaj trzy warstwy, zależnie od gęstości, w czym olej jest na samej górze. Eksperyment. Tak jak wspominałam, można tu jeszcze dodać miodu, który powinien znaleźć się na samym dole. Nasz eksperyment jest gotowy.